Proszę Państwa, jest mi niewątpliwie miło i przyjemnie w tym dniu dokonać oficjalnego otwarcia wyremontowanej części oddziału dziecięcego, który to remont został sfinansowany ze środków Fundacji Cicha Nadzieja oraz ze środków przekazanych przez dyrekcję firmy Danon, jak również uzbieranych przez pracowników tej firmy Danon. Owocem i efektem tej współpracy i tych zebranych środków są wyremontowane sale z pełnym węzłem sanitarnym, które służą już małym pacjentom naszego szpitala. Dziękuję wszystkim, którzy jak również korzystając z tej okazji, chciałem prosić o przekazanie podziękowań dla pracowników Danona, których wsparcie spotkało się z tak spektakularnym efektem, który tutaj można w tej chwili obejrzeć. Bardzo proszę pana dyrektora i pana prezesa o odsłonięcie tych tabliczek pamiątkowych, jak również oficjalne otwarcie tych sal. Bardzo się cieszę, czyli leśna polanka, żeby służyła dzieciakom i ich rodzicom. Panie dyrektorze, drugie jeszcze zapraszam. Pani Agnieszko, może pani jeszcze przejdzie, jeszcze jedna jest do urwania. Tradycji stało zadość, tak jest. Bardzo ładnie. Ale proszę, jakaś śliczna. Także medaleczka. Wszystkiego najlepszego urodzinowo ci życzymy. Bardzo zadowolone z tej sali, w której mieszkamy. Jest jasna, sympatyczna, jest łazienka, bardzo tu miło. No i znakomicie się czuję, Wnusia, już w niedzielę nas wypisują. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Dzisiaj zostały oddane do użytku 3 nowe sale. Dzięki wsparciu Fundacji Cicha Nadzieja, dyrekcji i pracowników firmy Danon, jak również ze środków własnych szpitala udało się przebudować, wyremontować i wyposażyć 3 pomieszczenia przeznaczone dla najmłodszych pacjentów naszego szpitala. Te pomieszczenia są wyposażone w pełny węzeł sanitarny, jak również dokonano remontu części oddziału dziecięcego. Efekt tego remontu przerósł nasze oczekiwania i jesteśmy w pełni optymizmu i nadziei na przyszłość. To pokazało, że jesteśmy w stanie przy wsparciu zarówno i fundacji, jak i własnego, jak i ludzi dobrej woli wyremontować szpital i stworzyć w nim warunki, które w sposób naprawdę cywilizowany, taki jakiego byśmy oczekiwali w XXI wieku, pozwoliły leczyć tych najmłodszych przynajmniej pacjentów. Remont nowych sal na oddziale dziecięcym w dużej części sfinansowała Fundacja Cicha Nadzieja. Jaką kwotę przekazaliście? Przekazaliśmy na rzecz szpitala, szczególnie właśnie na remont tych sal, 82 tysiące złotych. Oczywiście, tak jak wiadomo, część tych pieniędzy, czyli 10 tysięcy, otrzymaliśmy od Danona i jego pracowników. Znaczna również część tych pieniędzy była sfinansowana, nazwijmy to, przez obywateli wpłacających na naszą rzecz 1% ze swojego podatku. Proszę powiedzieć, jakie plany fundacji na przyszłość? Chodzi mi o te związane oczywiście z inwestowaniem w szpital miejski. Kiedy oglądamy te nowe sale, to chciałoby się oczywiście więcej. Radość, kiedy widzimy uśmiech maluchów, więc na pewno kolejne inwestycje w oddział dziecięcy. Tym razem to będzie sprzęt, są potrzeby w zakresie nowego EKG, więc na ten cel przede wszystkim w tej chwili zbieramy i przeznaczymy najbliższe środki.